Cześć Ludki, witam w następnym odcinku. No i oczywiście zapraszam do subskrybowania i pozostawiania komentarzy. Hi guys, welcome to new episode. And of course, please subscribe my vlog and leave a comments. Jak widzicie, pogoda nie rozpieszcza, jest pochmurnie. The weather is bad and is very cloudy. Postaramy się to jeszcze raz pokazać, ale innym razem, może latem. We will try to show you this place again, but in a summertime, that's better. Pemberton breakfast. So, śniadanie. Very yummy. Smaczne. To już było któryś czas. Oh, look at them, yeah, yeah. Show them the trees around. Looks like a polished gold autumn time. But it's actually... To jest... Wygląda jak polska złota jesień. Show them the trees. Nice, isn't it? The weather is gonna be a bit bad now. You can expect some rain, like a 15% possibility, we don't know, better not. Pogoda staje się troszeczkę mniej wyraźna. Spodziewane są deszcze, ale jest tylko 15% szans na to, że tak będzie. Myślę, że będzie słonecznie. We're around 15 km from Pemberton. So 15 km od Pemberton. Mamy tak troszeczkę pada deszcz, ale to w niczym nie przeszkadza i to nawet zauważyliśmy, są strusie w panoramie. Jeszcze przechodowlane, bo to jest ogrodzone wszystko. See them? Będziemy się ewakuować stąd. Have to evacuate from here. Of the dam here, yeah. Big Brook Dam. Supplies local people with the water. Ten zbiornik retencyjny zaopatrza lokalne miejscowości w wodę. Kilka ujęć
jak z tego, jak tu eksplorowali to miejsce, ten region. Few shots about how they explore that region. Pemberton land settlements. Osadnictwo. To trochę historii osadnictwa. Jak tu widzicie, są też ogromne drzewa, ale rosną bardzo powoli. Osiągają wysokość od 50 do 70 metrów, ale są i wyższe, nawet do 90 metrów. I jak podają w necie, mogą ważyć do 200 ton. Po łacinie nazywane są Eucalyptus diversicolor. Jak ktoś ma odwagę i ochotę, to można się na nie nawet wspiąć. A zresztą ja już pokazywałem w poprzednich odcinkach. As you guys see here, the trees are quite big and very tall, but they need a long time to grow up to this size. They grow up in between 50 to 70 meters tall and even taller for about 90 meters and can weigh up to 200 tons, which is unbelievable. That's what they say in the internet. In Latin, they are called Eucalyptus diversicolor. If someone of you are brave enough and would like, then can climb to the top of them, as I showed you in the previous episodes. To jest bardzo pozytywną sprawą tutaj w Australii, w większości takich miejsc jak na przykład plaże czy coś, gdzie umieszczają defibrylator w razie czego, żeby komuś pomóc ruszyć akcję serca i tak dalej. What's the very big positive in Australia on that kind of places is like they have a defibrillators, you know, you can get a cord and open up, you know, save someone's lives or something if it's necessary. And you are shades of grey, living day to day. Even when we're free,
So clear. Ooh, we can see so clear.